time, robots. Let's finish this. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kontynuacji serii Fallout 4. Kontynuacji spowodowanej pojawieniem się dodatku Autonomatron, który zapowiada się naprawdę ciekawie. Nie będę zdradzał, o czym to jest, może dla niektórych z was będzie to niespodzianka. Moi drodzy, po raz pierwszy zaczynam prowadzenie serii z green screenem. Wiem, że nie każdemu to się podoba, ale musicie uszanować to, że ja od czasu do czasu potrzebuję zmian, potrzebuję wprowadzić coś nowego w moich gameplayach po to, żeby ożywić to także dla siebie, więc na razie tak pozostanie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy się świetnie bawili przy tej grze razem. Zapraszam was bardzo serdecznie. No to jesteśmy. Tak wygląda moja osada, no niewiele się tu zmieniło, ja mam 32 poziom. By przypomnieć i odświeżyć sobie wszystko, rzućmy okiem na osprzęt. Ja, o ile pamiętam, tak, ja właściwie zawsze się lubiłem skradać, ale potem wprowadzono ten Power Armor nieszczęsny, którego ja nie jestem wielkim fanem, który zmienił rozgrywkę. Więcej było takiego starć bezpośrednich, no ale może jest to urocze na swój sposób. Pal licho, nie będziemy się za bardzo nad tym zastanawiać. Ale tak czy inaczej, mam cichego shotguna, który gdzieś tam kładzie z bliska, jeżeli podejdę, strzelę w głowę, w tułów, to powinien rozrywać przeciwników na kawałki. Mam karabin laserowy, półautomatyczny. Mam karabin też półautomatyczny, nie laserowy. Zwykłe pociski. I mamy też snajperkę. Także z tłumikiem, gdyby trzeba było po cichu kogoś załatwić. No i jesteśmy praktycznie gotowi do akcji. Pójdziemy sobie... zabierzemy się za działanie na razie bez towarzystwa Power Armora. Jak mówię, nie jestem takim ogromnym fanem. Jeżeli coś można zrobić bez Power Armora, to jestem za tym. Co my tu mamy ciekawego? Interesują nas wspomagacze, bo widzę, że tutaj mam strasznie dużo tego tutaj towaru, Boże. Co tutaj oczyszczało nas z napromieniowania, co? Bo mamy takie delikatne napromieniowanie. Medeksy? Nie. To było antyrad. Antyrad, czy to antyrad minus 300? Dobra, na razie nie trzeba tego. Jeszcze sobie zajrzę tutaj do rusznikarskiej pracowni i schowam wszystkie śmieci tutaj. Dobra, zobaczmy, jak ja jestem obciążony. To też jest chyba niezwykle istotne. Dane, ekwipunek 307 na 440. No dobra, to ja spędzę trochę czasu opróżniając ten ekwipunek, bo faktycznie mam za dużo tego, a potem ruszymy na poszukiwanie przygody. No to jestem, tam w ekwipunku nic ciekawego nie było, porozkładałem trochę broni. Będę musiał sprawdzić na jakiegoś sklepikarza, by posprzedawać to, co tam mam, a mam jeszcze trochę towaru. Zajrzyjmy w kierunku właściwie danych. Mamy trochę zadań pozostawionych z kampanii. Kto wie, może po drodze uda nam się na coś trafić, ale najważniejsze zadanie trafiło do nas przez częstotliwość alarmową karawan. Musimy odsłuchać komunikat i zobaczymy, czego się z tego dowiemy. Na razie nic. Bardzo słabo słychać. Hope you ain't one of them synths here spying on me. Ada, loop this message. Yes, sir. Czyli cały czas leci jakaś wiadomość. Musimy znaleźć tą karawanę i jej pomóc. Będą mnie tutaj... Ustawmy sobie to radio Diamond City. Ono mi jakoś niespecjalnie rajcowało. Przed nami kawał drogi. Tu przymierze, którego żeśmy w ogóle nie odwiedzili. Może wybierzemy się tutaj. To radio i tak jest słabo słyszalne, nie? Nie lubię tego gościa. Zawsze mnie irytował. No to jest radio naszych Minutemenów. No dobra, tak czy inaczej, warto się wybrać. Zobaczyłem po drodze ten ośrodek tego przymierza. Cokolwiek to jest. Zadania główne, jeżeli jakieś tam były, no to raczej nie możemy na nie liczyć.
Ale kto wie, może jakieś interesujące rzeczy poboczne. Czemu nie? Zwłaszcza, że idę bez Power Armora, co mnie cieszy. Ale też idę bez towarzysza, co też w zasadzie mnie cieszy, bo mam bonusy do umiejętności, do zadawanych obrażeń, kiedy podróżuję samotnie. Bardzo fajnie, że deweloperzy akurat o tym pomyśleli. Ja mówiłem wielokrotnie, no nie każdy musi lubić towarzyszy. Dobra. Komu w drogę, temu w nogę. Zmieniłem zdanie. Uznałem, że jednak pójdziemy najpierw ratować karawanę. To może być najbardziej sensowne. Okej. Okay. Gdzieś ta mucha mięsna. Zupełnie jej nie widzę. Pomyślałem, że może was najbardziej ciekawić to, co przed sobą kryje ten dodatek, więc wybierzmy się w jego kierunku, a jeżeli coś po drodze nam się pojawi, to wtedy ewentualnie sięgniemy po to zadanie poboczne. Nie będę sięgał po nie od razu teraz, tak? Oddalając przed nami tą przygodę, czy oddalając od nas. Tylko, że chodzę bez Power Armora, sensowniej byłoby się skradać. Tam się ktoś strzela, stawiam, że to pewnie bractwo szaleje. Może z mutantami. Niewiele mogę tu powiedzieć. Może tam, na tym moście? Z tej pozycji niewiele widać, więc pal licho, nie będziemy się nad tym zastanawiali. Jak ktoś chce się strzelać, niech się strzela. Ta cholera. To się strzela nasza karawana. Licha ciężkiego. Co tu się dzieje? Muszę sobie spowolnić czas, bo to... Załatwieni. Prawie że. Wow. No trzeba przyznać, że to nie było przyjemne tam. Nic mi tu nie wybuchnie w twarz teraz. Jeszcze jest jeden cel. Shit, kurde, te silniki atomowe. Naprawdę przegięcie. Jeszcze gdzieś tu jest zagrożenie dodatkowe. Tym razem w tej walce nie poniosłem takich ran jak ostatnio. Rozmawiajmy z tą ładą, którą niechcąco tam postrzeliłem, ale kto mógł wiedzieć, jakby w obliczu tej całej niszczycielskiej sytuacji, która tam miała miejsce, kto mógł podejrzewać, że jeden z tych robotów będzie dobrym robotem, co? Pięknie sobie poradziłaś. Are you okay? Thanks to your timing, my diagnostics show only superficial damage. I wish I could say the same for my late friends. What kind of robot are you? I am heavily modified, but at my core, I am an Assaultron. My name is Ada. This was the third time we've been attacked by robots like these. Even with the weapon and detection upgrades Jackson gave me, I was unable to defend them. Who's Jackson? Jackson was the leader of this caravan.
He had a great mind for technology. In many ways, he is my creator. He installed all my current upgrades. Unfortunately, they were not enough to protect them from the robots. You're upgraded? Yes, modified using a robot workbench based on prototype schematics. The workbench allows for a wide range of robot modifications. Perhaps if I had more sentry bot-based defenses, I could have successfully defended my friends against those robots. No proszę. Tell me about these robots. They roam the Commonwealth and claim to be restoring order. We've seen them fighting raiders, but they've also attacked innocents, settlers, merchants, and caravans like ours. We knew we ran the risk of encountering more of these hostile robots if we stayed in the Commonwealth. If only we had made the decision to leave. So why did you end up staying? Our caravan specialized in mechanical repairs and trade. The Commonwealth has an abundance of salvage that would benefit our business. It was a calculated risk. You couldn't have known something like this would happen. The probability of attack was high. I should have forced our departure. In recompense, I will seek justice for my friends and stop these robots from causing further harm. It's time to uncover the source and confront their leader, the Mechanist. O proszę. Czyli będziemy mogli się sprzymierzyć z jednym robotem, by walczyć z innymi. Co ciekawe, ledwo żeśmy z synkami sobie poradzili. Ja mówię na nich syntetyki, nie wiem. Syntki, chyba tak się mówiło, nieprawdaż? Ja to mówię syntetyki, bo to syntetyczne. Syntetyczni ludzie, no ale mniejsza z tym. Tak czy inaczej to są roboty. Z tych robotów robotycznych. Who's the Mechanist? The only information I have comes from the iBot broadcasts. The false claims of peace and justice. The only certainty is that these robots bring only death. You have shown willingness to aid others. I ask that you please assist me in stopping this Mechanist. In return, I can give you the schematics to build your own robot workbench, so you have additional resources in this undertaking. Oh. What's a robot workbench? The robot workbench will allow you to create and modify your own robots, given enough resources. Jakbym miał mało, albo jakbym miał za dużo substancji, znaczy, muszę sobie bronię robić, nie? No ale mniejsza z tym. You want revenge, don't you? I wish to prevent these Mechanist robots from destroying further innocent lives. Now, we last saw a group of the Mechanist robots at the General Atomics factory. You may find information there that will lead us to the Mechanist. I will follow and assist with your permission. No dobrze, no to co? Chodźmy, no najwyraźniej będę miał towarzysza. Jakby towarzysz jest częścią, jest jakby rdzeniem tej przygody, więc nie da się zrobić tego bez towarzyszy. Swoją drogą może powinienem... Może powinienem się przekonać, nie? Moja droga Ado. No oczywiście zajmiemy się tobą, tak szybko jak się tylko da. Coś ci tam buty się palą. Dobrze. Zerknijmy sobie na mapę. Mogę budować pracownie robotyczne. Zbadaj fabrykę General Atomics. Zobaczmy, te pracownie robotyczne, zakładam, że można je budować w naszym własnym... Tu jest. General Atomics. Mieliśmy tutaj parę przygód w tej okolicy, ale ja zrobię tak. Wybiorę się najpierw do sanktuarium. Na razie nie będę brał pancerza wspomaganego, chociaż czuję, że on chyba będzie konieczny. Tak czy inaczej, wybiorę się tam, sprawdzę, jak tam z pracownią robotyczną, a potem ewentualnie zastanowię się, jak tutaj... jak tu ogarnąć tą sytuację, która zaistniała. Zatem w drogę. Zajęło mi to trochę więcej czasu niż podejrzewałem. Faktycznie okazało się, że mogę budować tą stację robotyki. I zaraz się tym zajmiemy. To nie podarowałbym sobie zrobienia tego bez waszego towarzystwa. Mamy to w rzeczach specjalnych. Łatwo dosyć na to trafiłem. I musiałem się udać do Bostonu, żeby kupić sobie aluminium. Drogo mnie to kosztowało. Stacja robotyki, jak widzicie, jest dosyć obszerna i nie do końca wiem, jakby, gdzie będzie dobre miejsce, żeby to postawić. Ja myślę, że na środku ulicy w zasadzie. Samochody tu raczej nie jeżdżą, więc... Proszę was bardzo.
Ostatecznie. Jedna stacja wystarczy. Czy będę musiał to zasilić jakoś specjalnie? Można wybrać robota. Ada ma osobowość. Oczywiście, rozmawiamy z Adą, można jej tą osobowość wyłączyć, jeżeli to kogoś by to irytowało, ale może nie. No dobra. Co my tu mamy? Głowa, korpus, ręce, rany boskie. Malowanie. Zobaczmy, to jest dosyć istotne, jakby... Oj. Spokojnie. Biała farba, brązowa, ciemno-niebieska. To są takie, widzę... Ja mi najbardziej pasuje biała, jakoś tak lubię. Czerwona. Czerwona by wyglądała groźnie, nie? Morska, niebieska. Niebieska by wyglądała jak pani policjant, nie? Różowa. Słomkowa, żółta. Niech będzie biała. Tym bardziej, że nie kosztuje nas to zupełnie nic. Wyglądą dosyć zabawne rzeczy. Co możemy dalej zrobić z jej korpusem, nogami i tak dalej? Zobaczmy, głowa szturmotrona, pancerz fabryczny na głowę. Pancerz fabryczny, brak pancerza głowy, pancerz fabryczny, utwardzany pancerz. Zwiększa odporność na obrażenia i energię. A szturmotron? Głowa potek, średni zasięg bojowy, obniżona celność. Szturmotron, krótki zasięg bojowy, niewielka celność. A przy okazji mam też umiejętności, które pozwalają modyfikować pewne rzeczy. Tutaj właściwie Ada by straciła na urodzie, nieprawdaż? Średni zasięg bojowy, obniżona celność. No to jest właściwie... czym jest niewielka celność, czy obniżona celność jest czymś lepszym, czy czymś gorszym, ale dajmy to, niech to... No, brak głowy to byłoby bardzo przykre na pewno dla niej, więc... Stworzyliśmy jej to. I pancerz na głowę? No chyba nie mamy części na ewentualny pancerz. Co możemy zrobić? Przedni, tylny fabryczny, brak... Brak, Jezusie drogi, strasznie tu jest... Tych pancerzy jest strasznie długo. Korpus. Korpus pana złotej rączki. To też już głowę zmienia, nie? Wow. Szturmotron. Podoba mi się ten szturmotron. Więc zostanie i zostawimy to. Przedni pancerz. Fabryczny. A to już są modyfikacje takie delikatne. Sprawdźmy sobie jeszcze lewą rękę, bo ona tak trochę jest... Szturmotron. Zobaczmy, to jest protektron i szturmotron w tej chwili mamy dostęp. A co ona ma za prawą rękę? To jest interesujące. Robot strażniczy. Okej. Protektron. Zostawimy ten robot strażniczy. Wygląda okej. Chociaż... Nie wiem, będę się tak bawił, żeby urodziwy był przy okazji robot. No dobra, ja sobie to przejrzę, wybadam wszystkie funkcje, a potem wam opowiem, zaprezentuję efekt końcowy. Muszę przyznać, że zabawy z Adą były fascynujące. Założyłem jej dyszę do latania, założyłem jej pancerz protektrona, zdaje się. W lewej ręce ma laser automatyczny ze zwiększoną szybkostrzelnością, a w prawej ma miotacz płomieni. Jak się ktoś do nas zbliży, no to będzie miał niewesoło. I to pięknie wygląda, bardzo mi się podoba. Myślę, że pora... w instytucie. Myślę, że pora poszukać prawdziwych wyzwań, prawdziwych przygód. Myślę, że udamy się gdzieś w tym kierunku i zobaczymy, co nas spotka po drodze. Jestem trochę zafascynowany tym towarzystwem. Do tej pory niczego tutaj nie widziałem. Nie byłem w Cambridge Polymer Labs, więc myślę sobie, że w drodze do celu odwiedzimy to miejsce, a przy okazji być może sprawdzimy naszego robota w akcji. Zatem ruszajmy, chociaż najpewniej spotkamy się na miejscu. Dotarłem na posterunek policji. Cambridge Polymer Labs jest niedaleko, no i nasz cel też nie jest jakoś tak strasznie daleko, chociaż pewnie trochę nam to czasu zajmie. No ale jak powiedziałem, chcę sprawdzić umiejętności bojowe Ady. Zapomniałem ubrać pancerza wspomaganego, co mnie... Okej. Straciłem sto udźwigu w związku z tym, że podróżuję w towarzystwie robota.
No ale Ada ma do zaoferowania znacznie więcej tego udźwigu niż ja miałem pierwotnie. Jest kilka zabudowań, których nie odwiedziłem. Będziemy poruszać się odważnie. No teraz trochę tęsknię za pancerzem wspomaganym. Tym bardziej, że mnie zabezpieczyłby przed tymi burzami wszystkimi. No. Tutaj mamy sporo promieniowania. A kto tam był? Wydawało mi się, że widziałem jakąś tajemniczą sylwetkę. Rany boskie. Nie, zupełnie mi się to nie podoba. Strasznie dużo jest tych... O, cholerny świat. No nic, muszę to przeczekać. No i jestem. Zabrałem ze sobą pancerz wspomagany. Ciągle tutaj te burze. Strasznie nieprzyjemna sprawa. No teraz będziemy tak trochę odważnie się poruszać. Mam nie najgorszym stanie ten pancerz. W ogóle to miejsce jest jakieś takie radioaktywne. Drugi raz tu wchodzę. Widzisz, Ada? Czy ty widzisz, Ada, co się dzieje? To miejsce wygląda niepozornie na pierwszy rzut oka. Ale ilekroć się tutaj zbliżymy, to nagle zaczynają się burze. Oni chyba powinniśmy być zabezpieczeni przed ewentualną radioaktywnością. Tak, to nie powinno być. Chociaż jakby poziom im bliżej wody, tym większy. Pójdziemy tędy. No tak, bo ja tam wysadziłem instytut. Trudno się dziwić, żeby tam nie było radioaktywności, nieprawdaż? No właśnie, to może być przyczyna. Może gdybym nie wysadzał, no ale podjąłem taką decyzję, już nie będę do tego wracał. Czasu się nie cofnie. No, przynajmniej w teorii. Może i bym mógł, ale podjąłem jakieś konkretne decyzje i w zasadzie do dzisiaj jestem z nich zadowolony. Czasami się zastanawiam, jako że ten pancerz wspomagany stał się taką... No, co my tu mamy? Nic ciekawego. Ada, idziesz ze mną? Małomówna jesteś, Ada. Czy ja ci wyłączyłem osobowość? Zawsze takie masz fajne historie. W zasadzie to nic. Bardzo nieprzyjemnie tam wygląda. To jest miejsce, które chciałem odwiedzić. Chciałem sprawdzić twoje zdolności. Chryste, panie. Chryste, panie. Dobra robota, dziewczyno. Ja będę oszczędzała amunicję na pewno w twoim towarzystwie. Nabój 38, steampack. Coż mówiła dziewuszka? Mam nadzieję, że sobie świetnie poradziłaś. Zastanawiam się, gdzie jest wejście do tego fascynującego miejsca. Ale coś nie widzę. Przedem to dookoła. Tam jest tunel, którym pewnie jakiś czas temu podróżowałem do instytutu. Oho. Tu mamy. Ale już widzę, że Ada się sprawuje niesamowicie, co? Sprawdźmy, co w tym Cambridge Polymer Labs. Ach, wracając wspomnienia z wyprawy do Bostonu i tam... Boston jest takim miejscem, w którym sporo się dzieje ze względów naukowych, ze względu na Uniwersytet Cambridge. Może ten pan... Welcome to the Cambridge Polymer Labs. Employment opportunities await in the field of scientific research. Shall we begin your application now? Employment benefits include competitive salary, health coverage, accidental death coverage, and 2 weeks paid vacation. Employment opportunities await in the field of scientific research. Shall we begin your application now? I don't have time for this. I am required to inform you that this is a secure facility, and access by non-employees is restricted to the lobby. Cholera. Trzeba by chyba zostać pracownikiem. Nie do końca chcemy się może naparzać z tymi robotami. W zasadzie nie byłbym nic przeciwko temu, ale spróbujmy. Zobaczmy, co się stanie. Shall we begin your application now? Sure, I'm game. Let's begin the interview. Due to increased demands for staff in all fields, we have condensed the employment test accordingly. Question 1. Do you possess previous experience with polymer synthesis? Sounds like you need me regardless, so let's get down to brass tacks. Calculating test results.
I am pleased to offer you the position of lab assistant. Expect a bright future in observing test equipment. Would you like the orientation before beginning your work in the labs? No, let's just move it along. Due to staffing needs, we can forego the orientation at this time. Please follow me to the research lab so that you may begin your work. Przyjdziemy się z nią kawałek, zobaczymy co tam ciekawego. Interesujące jest to, że... Jezu, w zasadzie jakby dużo tu robotów spotkamy, a przez przypadek trafiam na zadanie z głównej linii fabularnej, w sensie takie poboczne zadanie tej głównej linii fabularnej, w którym też są roboty. Ale wydaje mi się, że tutaj takie łazikowanie trochę będzie się mijać z celem. Chociaż w zasadzie takie drzwi trochę jak w instytucie, co? Here is your lab coat and clipboard. Please take a moment to dress in your proper work attire and follow me into the clean room. Może jesteście ciekawi, co tam się wydarzy? Weźmiemy sobie, potrzebujemy dużo aluminium. Kapsel. Czy pani mi każe się tutaj? On the other side of the clean room. Thank you for your attention and welcome to the team. To wszystko? Myślałem, że ona mnie... Please enter the clean room. I have been instructed to inform you that Director Elwood has issued mandatory overtime due to contamination detected. The deficit oxygen ratio here is remarkably low. To leave the labs until the piezonucleic lining project has been completed. Please report to the project lead, Dr. Elwood Woolham, for specific research assignment. Starting decontamination. Chyba się... What? Contamination detected. Initiating decontamination sequence. Co tu się dzieje? Dekontaminacja, no dobra, co? Myślałem, że mnie spalą. Scanning for contamination. Contamination detected. Initiating decontamination sequence. Oni tak w kółko będą. Jeszcze sobie sprawdzę ten terminal, chociaż nie posiadam umiejętności otwierania takich. Zerknijmy. Cambridge Polymer Labs, system pomieszczenia czystego, aktywna blokada bezpieczeństwa. Otwórz zewnętrzne drzwi pomieszczenia, otwórz wewnętrzne. Błąd systemu. No tośmy się dali zamknąć. Wy też. Może z mojej winy, ale jesteśmy tu, będziemy musieli trochę z czasu spędzić najwyraźniej. Może poznamy trochę historii. Terminal Eriki, kimkolwiek Erika była, na pewno pozostawiła nam jakieś informacje. Cambridge Polymer Labs. Erika Elwood Woolum. Projekt pokrycia nukleostrykcyjnego pocztą uniwersytecką. W zasadzie będziemy potrzebowali pewnie projektów na różne części naszego robota. Kto wie, może w takich miejscach je odkryjemy. Poczytam sobie te ciekawostki. Jeżeli trafi nam się coś tu interesującego, to na pewno wam opowiem. No muszę przyznać, że historia jest interesująca. Projektowano, próbowali w tym laboratorium zaprojektować nowy rodzaj baterii do pancerzy wspomaganych. No właśnie, byli blisko odkrycia. Oczywiście coś poszło nie tak, a mianowicie wojna. I w ciekawej sytuacji się znaleźli. To była pani doktor, chyba Eli miała na imię. Jej mężem był John, który był szefem tego instytutu. Nie mógł powiedzieć ludziom o tym, że doszło do, że wybuchła wojna. Jakby współpracowali z wojskiem, wojsko zabroniło tego. O kurde. I jakby ten John zablokował wyjście, naukowcom nie pozwolił wyjść, ale też nie powiedział, że wybuchła wojna. Powiedział jedynie, że jest to jakby rozkaz wojska. No i potem ci ludzie zaczęli się buntować. Nie wiem, jak to się potoczyło ostatecznie. Nie mam więcej informacji. Wiem, że doszło do buntu. Radzisz sobie, dziewczyno? Bo ja tak tutaj opowiadam historię, tak? Radzisz sobie. Doskonale. Kolejne próbki. Ciekawie było. Nie sądzę, żeby to było możliwe, ale gdyby tam udało się znaleźć baterię, która tu była projektowana, to byśmy mieli nie najgorszą sytuację, nieprawdaż?
Zdaje się, że mam umiejętność, która powinna mi pozwalać wykrywać przedmioty, których poszukuję, ale... O Jezus Maria! Się przestraszyłem, gula. Pokaż, co potrafisz. Mam wrażenie, że chyba nie muszę w walce uczestniczyć zupełnie. Nie muszę się martwić o amunicję. Może ma wszystko, czego potrzebuję. Się mogę zbudować postać bazującą tylko na charyzmie w ten sposób z tym robotem. Ciekawe, czy pozostali towarzysze też byli tacy mocni. Boston. Śrubokręty nie będą mi potrzebne. Sprawdźmy. Łatwy terminal, powinienem sobie poradzić. Ta bateria, którą projektowali, miała mieć 15 razy większą moc od tych tradycyjnych baterii, więc... Swarm, Broom, Noise, Empty, Cloud Growth. Co jest takiego nietypowego tu? Shown, Today, Today mi się podoba. Zgodność, 1. Pewnie teraz sprawdźmy Trick. Jestem genialny po prostu czasami. Chyba ta literka T była. Poczta uniwersytecka. Sieć poczty wewnętrznej. Mr. Goodman. O tym wam mówiłem. Czyli obowiązkowe nadgodziny to był ten czas, który trzeba było... Jakby Elwood powiedział o tym, to jest John Elwood, że... nie, że wybuchła wojna, tylko że hałasy są na zewnątrz, to jest pewnie jakieś... że to są ćwiczenia i że generał o tym powiedział. Ale pojawiła się nowa informacja. Stan blokady bezpieczeństwa. Pozwolę sobie rzucić na to okiem w waszym towarzystwie. Niech wszyscy się po prostu uspokoją. Tak jak już pewnie wiecie, zablokowałem wam dostęp do pomieszczenia czystego. Zgodnie z moim poprzednim mailem jesteśmy absolutnie zmuszeni do szybkiego ukończenia projektu. No bo wybuchła wojna, oni o tym nie wiedzą. Gdy tylko dostanę działające prototypy, dane do działającego prototypu otworzę drzwi i wszyscy będziemy mogli wrócić do domu. Aha. Wojsko przeprowadza ćwiczenia obronne. No i tak dalej, i tak dalej. Zaraz, czy ja coś tutaj pominąłem? Może jakieś dodatkowe informacje? Sterowanie safe'em. A, to już właściwie takie. No, możemy się dostać do safe. Eli? Znaczy, przepraszam, Ada, widziałaś gdzieś, żeby... A, tu jest safe. Nabój do strzelby, zdobiona jeszcze przedwojenne pieniądze. Dokument techniczny, weźmy go, nie sądzę, żeby on miał jakieś duże znaczenie, ale... Weszliśmy tutaj tędy, do góry. O, proszę, zapalniczka miała najwyraźniej aluminium. Weźmy mentanty. Mentaty. Będzie na sprzedaż. Niuka Cola, moi drodzy, słodka bułka. Myślę, że już nie może być taka słodka po tak długim czasie. Oho. Tak, nie przejmuj się, ja sobie tutaj doskonale radzę. Aluminium jest potrzebne zdecydowanie do tych części związanych z modyfikacją robota. Wygląda na to, że to nam zajmie więcej czasu niż podejrzewałem. No wybaczcie, mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że zająłem się tak zadaniem pobocznym, ale jak mówiłem wcześniej, chciałem Adę sprawdzić w akcji. Mam nadzieję, że się tutaj nie pogubi. Bo dziewczyna jest niezwykle przydatna. Jakby ci pracownicy nie mogli wyjść z tego laboratorium, to pomieszczenie czyste jest zamknięte, dlatego też ja nie mogłem się tam wydostać. Chyba próbowali tutaj przejść. Ostatecznie się zamienili w zombie. No wiemy, jak to się potoczyło, ale jestem ciekaw, co z Johnem, czyli... Bergman. Rzucę sobie okiem na kolejne informacje.